Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie. Niezwykle miło jest mi tutaj wystąpić, tym bardziej, że uważam, że to jest niezwykle ważna inicjatywa. Rzeczywiście brakuje nam tego typu debat, brakuje nam dyskutowania o najpoważniejszych sprawach w sposób kulturalny, sposób, w którym szanuje się przeciwnika, a co więcej, nie traktuje się przeciwnika jako wroga, tylko właśnie jako kogoś, od którego możemy się czegoś dowiedzieć albo czymś zainspirować. Naszej stronie przypadło trudne zadanie, bowiem bronimy tezy o nacjonalizmie, który w Europie Środkowej nie kojarzy się dobrze, który najczęściej jest obarczony bardzo negatywnym stereotypem. Ale pozwólcie Państwo, że zacznę od książki Timothy Snydera, znanego amerykańskiego historyka, Bloodlands, Krwawe Ziemie. Po polsku ta książka ukazała się pod tytułem Skrwawione Ziemie, w której Timothy Snyder opisuje ludobójstwa, które miały miejsce w Europie od lat 30. do końca lat 40., obejmujące obszar, w którym 14 milionów ludzi zginęło, nie uczestnicząc czy bez związku z walkami militarnymi. Rysuje taką mapkę na europejską, gdzie właśnie te 14 milionów ludzi zostało wymordowanych. I każdy Polak, który patrzy na tą mapę, od razu kojarzy, że to jest mapa, nie licząc Krymu i Petersburga, że to jest mapa Rzeczpospolitej, że to jest mapa Rzeczpospolitej obojga narodów, że to jest mapa państwa Jagiellonów, że to jest mapa państwa, które współtworzyło historię przez wiele stuleci, a którego zabrakło, albo inaczej jakiejś znaczącej siły politycznej zabrakło, która by mogła powstrzymać te dwa straszne totalitaryzmy, które w XX wieku spustoszyły właśnie głównie Europę Środkowo-Wschodnią. Szanowni Państwo, w związku z tym wydaje się, że przed naszym pokoleniem stoi niezwykle ważne zadanie. Zadanie budowania wolnościowego i sprawiedliwego państwa, które stanie się takim elementem, który zabezpieczy ludność, czy będzie ważnym elementem bezpieczeństwa właśnie w naszym regionie. I w tym sensie takiego zadania nie podejmą się ludzie, którzy nie wierzą we własną kulturę, którzy nie wierzą we własną, którzy nie mają pewności siebie, nie mają wiary w polskość, mówiąc wprost. Przebywając w 1997 roku podczas wyborów prezydenckich w Irlandii, zauważyłem, że dwie najważniejsze kandydatki, Mary McAleese i Mary Robinson, określały siebie mianem nacjonalistek. Najważniejsze partie irlandzkie określają siebie mianem nacjonalistycznych. Innymi słowy, anglosaskie rozumienie nacjonalizmu to jest po prostu nasze rozumienie patriotyzmu. I chciałbym Państwa przekonać, że to jest niezwykle właściwe, dlatego że, jak pisał Andrzej Walicki, ekspansjonizm i ksenofobia są przecież zjawiskami o wiele starszymi niż nacjonalizm, a więc nie mogą być jego wyróżnikiem, mogą natomiast bez logicznej sprzeczności łączyć się z wszelkiego rodzaju patriotyzmem. Innymi słowy, ten nacjonalizm, który w Europie Środkowej zaistniał i który łączymy z ksenofobią i z szowinizmem, oczywiście odrzucamy. To jest coś, czego nikt rozsądny nie zaakceptuje. Natomiast to, czego nam z całą pewnością brakuje tutaj w Polsce, to właśnie wiary w to, że dorobek polskiej kultury, polskiej nauki, że polska historia jest czymś fascynującym i że mamy pewną istotną specyfikę, która jest także ważną wartością europejską. Nacjonalizm jest także rozumiany w sposób neutralny w podręcznikach do doktryn politycznych, idei politycznych jako proces tworzenia się nowoczesnych narodów. W tym procesie oczywiście Polska odegrała bardzo ważną rolę, dlatego że te nowoczesne narody powstawały nie tylko w wyniku reformacji czy później oświecenia, ale także rewolucji francuskiej, a jak twierdzi Lord Acton czy znany ukraiński historyk z Harvardu, także w wyniku rozbiorów Rzeczpospolitej. Obywatele Rzeczpospolitej musieli bowiem na nowo przemyśleć swoją tożsamość, uznać się w jestestwie swoim, jak pisał bardzo pięknie Maurycy Mochnacki, powołując się na Piotra Skargę, na słowa Piotra Skargi, na nowo przemyśleć to, kim są byli wolni obywatele Rzeczypospolitej, Rzeczy Wspólnej, którzy z całą pewnością nie są poddanymi monarchii absolutnych rosyjskiej, austriackiej czy pruskiej. To myślenie w kategoriach wspólnoty musiało zostać zastąpione i oczywiście zostało zastąpione myśleniem romantycznym, myśleniem, w którym kultura, język, religia zaczęły być ważniejsze od współdecydowania o losie państwa. Dzisiaj nacjonalizm, patriotyzm, rozumiany w sposób anglosaski, jest nam niezbędny do tego, żeby podobnie jak na przełomie XIX i XX wieku unarodowić, czyli uobywatelnić tych ludzi, którzy nie angażują się w sprawy polityczne. Panie profesorze, została minuta, tylko chciałbym może się umówić z Państwem, że taki sygnał będzie oznaczał, że macie minutę do końca wystąpienia. Bardzo dziękuję. Innymi słowy, jeżeli polska tradycja narodowa jest niezwykle ważna, to właśnie na przełomie XIX-XX wieku w tym dziele
współtworzenia, szerszego rozumienia myślenia w kategoriach dobra wspólnego, dobra szerszego niż partykularne interesy, rozszerzenia rozumienia pojęcia narodu, pojęcia polskości o te najniższe warstwy społeczne, w szczególności o warstwę włościańską czy robotniczą. Z całą pewnością dzisiaj takiego obywatelienia nam potrzeba, z całą pewnością potrzebujemy dzisiaj pogodzenia Polaków z własnym państwem, to znaczy doprowadzenia do sytuacji, w której Polacy znowu zaczną uważać Rzeczpospolitą za rzecz wspólną, za rzecz obywateli. Innymi słowy, zaczną w sposób racjonalny, w sposób realistyczny współtworzyć wspólnotę polityczną, z której będą dumni i której przynależność będzie tak naprawdę definiowana tylko i wyłącznie myśleniem w kategoriach owej całości, myśleniem w kategoriach dobra państwa polskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Profesor Arkady Rzegowski, Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie.